Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Wojtek i słuchajcie, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z PlayStation VR i moi drodzy, dzisiaj kolejny odcinek z Astrobotów Rescue Mission. Nie wiem jak to jest wszystko ułożone, bo absolutnie nic nie widzę, więc jeżeli jestem w jakikolwiek sposób z boku, nie z boku, po środku, nie po środku, sorry. Także, bum, papa. W każdym razie, moi drodzy, ja sobie też tutaj troszeczkę ułatwię życie i ogarnę sobie timer, żebym... Oj, pad mi się właśnie zbugował. Żebym mniej więcej wiedział, jak stoimy z czasowo, więc hey Siri! Set timer to 20 minutes. Dobra, słuchajcie, timer ustawiony. Więc lecimy ze światem pierwszym. I moi drodzy, tutaj ostatnio w poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, udało nam się zrobić drakę na dachach. I ogarnęliśmy wszystko, więc dzisiaj zabieramy się za lęk wysokości. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem astrobotów plus kameleona. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Ja też postaram się... Czekajcie, w ogóle to muszę sobie odpiąć mi banda, bo jest mi niepotrzebny. Strasznie, wiecie co, ciężko mi się gra i cokolwiek ogarnie nie widząc otoczenia, ale no cóż. No dobra, jesteśmy już, widzę, na jakiejś... Ej, nice! O! Tam jest jeden ukryty, czekajcie, bo mi się tu odpina. Dobra, mój kolego, idziemy. Dobra, padanie musimy widzieć, więc pozbierajmy wszystko, co tutaj jest. Tu są jakieś brumbrumy. Tak się patrzę i rozglądam też na kameleona. O, czekajcie, tędy chyba... Gdzie on jest? Hello, chodź tu. O kurde, no to powiem wam szczerze, że tu może się zacząć już problem. Jak mi spadniesz, to cię killem. No chyba sobie żartujecie ze mnie teraz. Co to ma znaczyć? Do góry. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, prawda? Kurde. Na. Tu jest najgorzej przejść, powiem wam szczerze. Dobra, mam cię. I teraz tak, tam jeszcze jest monetka. Kurde, nie, spadłem. Jeszcze monety chcę. Chociaż wiecie co? Te monety to aż na, akurat tak na 100% to nam nie są potrzebne. Ja wiem też, że jakość dźwięku może być totalnie z dupy. Ale no niestety ja wam na to nic nie poradzę, bo no nie mam jak inaczej tego zrobić. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj mamy już wszystko zrobione. Jest checkpoint. Pad nam trochę tu zasłania. Najgorsze jest to, że moja PlayStation kamera tak bardzo średnio, wiecie co, wyłapuje wszystko. Dobra, ja już teraz widzę, że muszę powolutku, delikatnie się ruszać. Jest kameleon, patrzcie. A, mam cię. Dobry. Dobra, chodź młody, lecimy. A jak ja mam tutaj... No, ja mam się wychylić. Nic nie ma więcej, nie ma. Wiecie co, myślałem, że będziemy podążać za naszym kolegą, powolutku, małymi kroczkami. Chop, 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 chop. Cyk. Tam nic nie ma? Nie ma, dobra. Okej, złapaliśmy kolejnego. Ja pierdzielę. To jest jedno... Przyznam wam się szczerze, że to jest jedno z gorszych uczuć. Siema? Ja mam to walnąć? Ale ja. A tu jest... Nie, wydawało mi się, że tu jest ukryty kolega, a nie jest. To jest bezpieczne, bezpieczne. Poczekajcie, to jest kolejny. A cóż to za kuleczka? Aha, czyli ja nią mogę rzucać sobie. Okej. O, to jest kolejne. I co, ja dostaję jakieś punkty? O, tam jest jeszcze jedna, chodź. Chodź, młody. O, tam jest w ogóle na dole. Moment. Halo? I see you. Ja wychodzę poza ekran, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale wiecie co? Nie da się tego inaczej poustawiać. Chyba, że coś pokminie, ale...
to może na next epizodzie. Cyk. Dobra, i on nam tutaj da ścianę. Przy okazji, słuchajcie, dla zasięgów pamiętajcie, łapka, komentarz, subskrypcja. Ja w ogóle muszę zobaczyć, czy ja siedzę dobrze, moment. A nie, siedzę dobrze, widać mnie teoretycznie. Very well. Muszę się upewniać, bo to jest... Tam nie ma żadnego, nie. Jestem bardzo ciekaw, czy uda nam się zebrać wszystkie znowu. Bo jak wiecie, udało nam się już na pewno zebrać... O nie. Ty. Do widzenia. O, tu jest jakiś. Na dole jeszcze widzę są. I tutaj, aha, tu na górze mamy tak. O ja pierdziele. Faktycznie, wiecie co? Zaczyna się robić coraz trudniej. Słyszę. Modification małe zrobić. No przecież zakładam, mam go na sobie. Ten pad mi tu przeszkadza strasznie. Może będę nad sobą go trzymać. O nie! Umarłem. Nie, nie dam ci się. Muszę, wiecie co, inny kąt kamery zrobić niestety tej od VR-a, bo powinno mi pada wykrywać na dole, a niestety nie wykrywa. No mam za wysoko. Chyba, że tak będę grać. To dziadostwo tutaj jest na dole tragiczne. Dobra. Wziąłem to wszystko. Ha. Dawaj, skacz. Mam. Jest nade mną. Ale czad. Nie no, powiem wam szczerze, że... to wszystko to jest naprawdę taki sztosik. Jeżeli ktoś nie miał do czynienia z VR-em, to polecam jak najbardziej. Jeżeli macie możliwość, nie wiem, kupienia, czy pożyczenia od kogoś chociażby na chwilę, bo naprawdę tego się, to jest, wiecie co, takie coś, czego się nie da opisać tak na dobrą sprawę. Czy ja mogę w ogóle tu sobie zobaczyć... O nie, to już jest końcówka, mi dwóch brakuje. Czy dobrze mi się wydaje? No zobaczcie, zostały nam tutaj dwa jeszcze. Jakoś tak nie w kolejności totalnie je brałem. Mówcie mi, że zostawiłem za sobą gdzieś. Ja mam wrażenie, że któryś gdzieś za mną drze ryja. Znaczy, że któryś za mną gdzieś się drze. Dobra, trudno, lecimy dalej. Aha, to tutaj. Pierdziele, to jest po prostu miazga, totalna miazga. Na. Ale naprawdę, wiecie co? To już jest końcóweczka tutaj. Gdzieś nie wziąłem moich koleżków. Dobra, wiem, muszę machnąć. No i patrzcie, to jest koniec. Ej, żartujecie sobie, nie wziąłem dwóch. Jakim cudem? A, bo teraz jest. A, wszystkie poszły, dobrze. Kurde, nie wzięliśmy dwóch. Patrzcie. Dobre, ty też. No i teraz pytanie jest następujące. Czy ja mogę sobie ten rozdział powtórzyć, żeby zdobyć wszystkie? Bo nie ukrywam, że bardzo bym chciał wszystkie zdobyć, ale tutaj nam się niestety nie udało.
Dwa gdzieś zgubiłem, ale zdobyliśmy kameleona, więc to jest w sumie najważniejsze. Dobra, wiecie co, ja chcę tą grę wam pokazać, tak jakby to powiedzieć, jak najbardziej tylko mogę. Więc myślę, że ja sobie to najwyżej popowtarzam, bo teraz tak, odblokowaliśmy nowe zadanie, dwa ognie, ale nie będziemy w to grać. Zabierzemy się figlarne grzybki, no dzień dobry, no to lecimy z figlarnymi grzybkami tym razem. Mikrofon nie uderzył. Dobra, padzik jest. O! Dzień dobry, grzybki. Chodź. Jesteś, już jesteś. Te figlarne grzybki to takie... Wow, wow, wow. A mogę tam pójść? Chodź. Ciekawe, czy te grzybki coś można z nimi zrobić. Wow, patrzcie. Znaleźliśmy już pierwszego. Wy mnie przecież nie słyszycie, znaleźliśmy pierwszego. O, ale to może być ciężkie. Tu może być, wiecie co, duży problem ze znalezieniem kameleona, z tego co mi się wydaje. A, czyli tym grzybkom się nic nie robi. O, ja się mogę naładować. Dobra, czyli dostaliśmy nową zdolność. Sympatycznie, podoba mi się to. Kameleon, gdzie może być kameleon? To jest niebezpieczne. Kurde, czadowe to jest. Bez kitu. O, fuck. Bomba. Dobra, mamy chyba drugiego. Wiecie, ja jestem typem osoby, która najlepiej to wszystko zdobyć, prawda? Wiecie o tym doskonale, więc może być ciekawie. Dobra, czy my mamy Dobra, na razie mamy wszystkie, więc to trzeba będzie, wiecie co, tak przeglądać, jak będziemy mieli tylko jakiegoś kolegę. Aha, mogę po nich przelecieć i wtedy... Patrzę na kameleona, ale kurde, nie widzę dziada. Kama, kameleon. Gdzie się dziad schował? Chodź tu, grzybie jeden. Mogę to rozwalić? Nie. Problem polega, wiecie co? Największy, tak mi się przynajmniej wydaje, na tym, że... Nie mamy za bardzo czegoś takiego, że możemy wrócić. I to mi chyba sprawi największą bolączkę, bo... Wiecie, o co chodzi. Chciałbym zdobyć wszystko, ale może się okazać... O, siedzi tam dziadok jeden, widzicie? Dobrze mi się wydawało. Dobra, mamy to. O, jest monetka złota duża. Czyli tak, wszystkich mamy teoretycznie. Tu na górze coś będzie. Jest kolejny astrobocik. Ja pierdzielę, ale to jest naprawdę... A tam jest, zobaczcie, jakiś ko... O! Dzień dobry. A, czyli tu możemy spojrzeć na... Ale fajne. Ale monetkę to ja poproszę, halo. Poczekajcie, zerknijmy sobie, czy mamy... Na razie mamy wszystkie, zostały nam 3 do zdobycia. Ten szkielecik mnie interesuje. Poczekajcie, a jakbym wszedł tutaj...
spróbował tego szkeletora. No to chyba nam nie tak nic nie daje. Tam jest na górze ukryty, ale jak tam wejść? A, mam cię, chodź. Skakuj, dobra, mamy ich paru. Domyślam się, że został nam jeszcze... Nie, jeszcze dwa nam zostały. Odpuszczę na dole coś jest. Ale wiecie co, nie wziąłem tej największej. Czy ja się mogę tak... Nie mogę się cofnąć chyba. Nie. Nie, nie. O, czekajcie, cofnąłem się. Dobra, mamy to. Wzięliśmy. Dobra, to był ten, co trzeba mu łeb przygrzać. Wow, wow, wow. No to jest mega fajne. Czekajcie, czy tu gdzieś ile nam zostało tych do zdobycia? Jeszcze dwa? Gdzie oni mogą być? Dobra, za nami nikogo nie ma. Ja dobrze patrzę? Dobrze patrzę. Dobra, jest checkpoint. Aha, bo oni się ładują. Dobra, o, czekajcie, jest jakiś strzelający kuleczkami. Mogę je za... Nie, nie mogę. Ah, fuck. Ej, ale wiecie co, dochodzimy już do końca z tego, co widzę i... Nie za bardzo widzę, gdzie tu jeszcze są astroboty do uratowania. Tam się trochę... Wow! Hello! Tandis. Czy ja ominąłem go? Tam jest na dole. Chodź. Ale wiecie co, ja tu za sobą gdzieś... Aha, zamknęło mi się. Ja słyszę jeszcze jednego i coś mi się wydaje... No, jednego przegapiłem. Oczywiście. Aha, czyli to mnie automatycznie wrzuca. No słuchajcie, no trudno, nie będziemy mieli wszystkiego, ale lepszy ryc, jak to mówią, niż nic. Czekajcie, pójdziemy od pierwszego chyba. Pięknie! Wow! Kurde, ale wiecie co? Jestem trochę niepocieszony, że tego jednego nam się nie udało ogarnąć. To jest delikatna lipa. Dobra, będziemy znowu. Czekajcie, teraz! A, prawie wszystkie przeszły. Zapraszam do środka. Halo, tu jest padzik. I tu też. Dobra, mamy to. Oh, goddammit. Kurde, wiecie co? Wydawało mi się, że będzie prościej, a prawda jest taka, że wcale tak prosto nie jest. Jak my w ogóle stoimy z czasem? To jest dobre pytanie. Hey Siri! Timer. It's running at 1 minute and 25 seconds. Jedna minuta nam została. To wiecie co? To czekajcie. Hey Siri, stop timer. Hey Siri. Stop timer. I stopped the timer. Czekajcie, jak już jesteśmy pod końcówce, zobaczymy sobie jeszcze te dwa ognie, bo jestem bardzo ciekaw, jak to działa. Także tutaj zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. Domyślam się, że będziemy musieli coś rzucać albo coś w tym stylu, no jeżeli to jest dwa ognie, czyli tak na dobrą sprawę wzbijanego.
No to zobaczymy, bo jestem bardzo ciekaw. No oczywiście. No halo. Dobra, jest. Dobra, co my tu mamy? Aha. A, czyli ja muszę zbijać. O nie, opluł mnie! No halo! Został w czambo. Wszystkie? Wszystkie. Które mamy miejsce? No dobrze. Dostaliśmy jeszcze, widzę, trofeum. 3100, czyli słuchajcie, pobiliśmy wynik o 1 do góry. Wyjście chce. Czyli co, mamy, rozumiem, że zaliczone te dwa dodatkowe, bo je zebraliśmy w sumie. No to powiem wam szczerze, że akurat to jest spoko. Naprawdę, trzeba przyznać, że strasznie fajne. I dobrze, dostaliśmy srebrnego i złotego Astroboja. Ej, no elegancko, patrzcie, już mamy 23, super. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to co? W następnym odcinku zabieramy się za kolejne najprawdopodobniej dwa poziomy i będziemy się zabierać za na krawędzi oraz bossa chyba. Więc ja już sobie pozwolę te gogle zdjąć, bo moje oczy są po prostu już, że tak powiem, spocone. Więc słuchajcie, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam wielką nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapka, komentarz, subskrypcja. Wpadajcie też na wszystkie SM-ki, czyli social media. Linki macie oczywiście w opisie. Nic nie widzę. Autentycznie i bez kitu. Także słuchajcie, ja tutaj trochę jeszcze popracuję odnośnie ustawień PlayStation kamery, żeby ona mi trochę lepiej wykrywała to, co ja tutaj robię, bo no mówię, mam z tym mały problem, ale myślę, że spokojnie to jakoś ogarnę. Także cóż, na dzisiaj to by było na tyle. Ja wam życzę miłego dnia, także trzymajcie się, cześć. Pa, pa.